Jest. Do widzenia. Na czym te prace renowacyjne polegały? No, prace renowacyjne polegają przede wszystkim na przywróceniu wartości artystycznych, no i kulturowych, prawda? Ten obiekt, tutaj jeden z nielicznych obiektów na terenie cmentarza, zwanego obecnie Nowym, tak? Tak. Ja z Torunia jestem, to nie wiem. Tak, tak. Jest obiektem cementowym, wykonanym w 100% z cementu. Jest to podobno pierwszy z zabytkowych, takich najstarszych cementów, nagrobków cementowych na cmentarzu. A cementy już są uważane przez konserwatorów też jako sztuczny kamień, więc dla nas praca ze sztucznym kamieniem nie jest problemem. Jest to dosyć młoda gałąź konserwacji, bo od niedawna zaczęto konserwować cementy. Pierwsze prace takie konserwatorskie przy cementach to zapoczątkował profesor Domasłowski i były to prace przy słupach obozu koncentracyjnego. Niestety taki obiekt trzeba też konserwować, prawda? I może ludzie się zdziwią, że cementy się konserwuje, ale niestety coraz więcej obiektów jest cementowych i to jest właściwie oddzielna gałąź konserwacji, już można powiedzieć. Czy to jest trudniejsze? Czy to jest inaczej się konserwuje cement? No, trzeba zrozumieć ten materiał. Tak jak każdy materiał, z którego są wykonane różnego rodzaju obiekty, należy zrozumieć, należy coś wiedzieć na ten temat, żeby móc poznać lub zaradzić pewnym zmianom, które zachodzą, starzeniowym oczywiście. Okay. Co znaczy zrozumieć cement? Zrozumieć cement znaczy pracować z nim. Znaczy wiedzieć, jak stary cement, powiedzmy, w jaki sposób się zachowuje, w jaki sposób się starzeje. Jeżeli chodzi o cementy, to trudno jest też powiedzieć o cemencie jako jednostkowym, to znaczy się, że różne są cementy, prawda? Tak samo jak różne są kamienie, chociaż słowo kamień jest niepoprawne, bo mówimy o skałach. Tak samo jak jest kilkadziesiąt rodzajów piaskowców, tak samo może być kilkadziesiąt rodzajów struktur cementowych też.